Dużo książek piłkarskich pokazało się w ostatnim czasie. O jednej z nich dość obszernie opowiadałem, o książce Jerzego Brzęczka i Małgorzaty Domagalich. Natomiast to nie jest jedyna pozycja warta uwagi. Wielu z Was się mnie pyta, a co z książką Tomasza Hajty? Czy czytałeś książkę Tomasza Hajty? Tak, czytałem książkę Tomasza Hajty. Dzisiaj o niej Wam opowiem. Opowiem Wam także o książce Franek, Tomasza Frankowskiego i Piotra Wołosika. Na te jeszcze nie przeczytałem, to dopiero mam w planach. Zbigniew Boniek, Mecze mojego życia, Boniek oraz Janusz Basałaj. Zaczniemy od Tomasza Hajty. Zapraszam na moje stanowisko. Z książką Hajty jest ten problem, że wbrew temu, co wam się wydaje, wbrew temu, co widzicie, ta książka tak naprawdę jeszcze nie powstała. Książka Tomasza Hajty jeszcze nie powstała. To, co powstało, jakiś substytut. To jest jakaś namiastka książki, nie wiem, no pierwszy odcinek, ale taki jakiś lajtowy. To jest coś takiego jak piwo bezalkoholowe, jak burgery wege z frytkami z marchewki, zamiast ziemniaków. Coś jak zachowanie dystansu społecznego w klubie GoGo. No generalnie można, wszystko jest dla ludzi. Ale to jest totalnie bez sensu. Ta książka to jest mniej więcej tak, jakbyście kupili książkę Macieja Malińczuka i byście się z niej dowiedzieli, że no, oczekiwalibyście jakiejś historii w stylu sex, drugs and rock and roll, a dowiedzielibyście się, że Maciej Malińczuk raz zapalił trawkę, jak mu kolega dał za szkołą, i raz wydupczył koleżankę z klasy, ale potem wziął z nią ślub. To jest mniej więcej tak, jakbyście kupili biografię Ozziego Osborna, a w środku byłaby biografia Jerzego Połomskiego. Albo jakby Pamela Anderson napisała książkę i by napisała, że raz w karierze pokazała cycka niechcący i się wstydzi tego do dzisiaj. No kurwa nie. Po prostu nie. Wielokrotnie słyszałem, jak Tomasz Hajto, nawet w moim towarzystwie, mówił, że jak on napisze książkę, jak Tomasz Hajto napisze książkę, co się będzie, wszystko zapłonie, kraj zapłonie, jak on napisze książkę. I się zesrało, bo to jest książka o kimś, kto chciałby rubelka i chciałby jednocześnie cnoty nie stracić. To jest książka taka, że ktoś czuje potrzebę napisania książki, ale mam wrażenie, że głównie finansową, a jednocześnie nie ma potrzeby napisania książki, bo jeszcze nie jest na to mentalnie gotowy. Trochę się penia. Tomasz Hajto zawsze taki odważny, do przodu. To nie jest to. No to nie chodzi o to, że ta książka, jak już, dobra, okej, ona powstała, wiadomo, jest, można ją kupić, 40 zł tam kosztuje, czy ileś, nie sprawdzałem. Nie chodzi o to, że ona jest jakaś tragiczna, że jest zła, że się nie da jej przeczytać. Nie, da się ją przeczytać. Nawet dobrze się ją czyta, bo napisał ją Cezary Kowalski, czyli dobry dziennikarz. Pracowaliśmy razem. Pozdrawiam ci, Czarek. Mam nadzieję, że nie będziesz wiecznie obrażony za ten odcinek, bo że będziesz obrażony tydzień, dwa albo miesiąc, no to wiem dokładnie, ale mam nadzieję, że potem ci przejdzie. Natomiast wracając do tej pozycji. Dla mnie napisanie książki autobiograficznej to jest zawarcie pewnej umowy z czytelnikiem. I ta umowa polega na tym, że czytelnik daje cztery dychy, a ty dajesz wszystko, co masz. Po prostu dajesz całą kawę na ławę, prawda? Cała prawda wychodzi. Dajesz mięso, a nie pierdolonego kotleta sojowego. Tomek, to jest pierdolony kotlet sojowy, rozumiesz? To, co napisałeś, to jest książka, w której chcesz poruszyć każdy niewygodny dla siebie temat, ale mam wrażenie, że to jest poruszane na zasadzie, dobra, daj mi coś o hazardzie. No to tam dajemy o hazardzie, że jakieś tam szczurki biegają po kasynie i tam donoszą drinki, tak dalej, że dużo przegrałem w życiu, a najwięcej to przegrałem tyle i tyle. Odfajkowany temat, odfajkowany, zaznaczone, nomen nomen, odfajkowany. Dajemy coś o tych fajkach? No damy, dobra, okej, okay. Jedziemy, odfajkowane. Nikt się nie przyczepi, że o tym nie napisałem. Nikt nie będzie mówił, że pominąłem ten temat. Alkohol? Pszt, odfajkowane. I to jest taka książka właśnie, odfajkowana, bo moim zdaniem żaden z tych rozdziałów nie jest wyciśnięty. Gdyby to była książka Damiana Kądziora, to bym powiedział, Damian,
Napisałeś zajebistą książkę. Nie spodziewałem się, że miałeś takie ciekawe życie. Ale to jest książka Tomasza Hajty. To jest książka człowieka, który mógłby 100 razy przeżyć życie Damiana Kądziora. To jest książka faceta, który naprawdę widział mnóstwo rzeczy. Ma doskonałą pamięć, bo wiem o tym, że ma doskonałą pamięć. I on to wszystko sobie zachował dla siebie. Cały czas. Cały czas to gdzieś tam kitla w środku. To nie są wyznania gościa skruszonego, który mówi, dobra, tak wpadłem w hazard, że tego oszukałem, tamtego oszukałem, to zrobiłem źle, tamto zrobiłem źle, tutaj to w ogóle się zachowałem jak totalna... Oj, tam możecie sobie jakieś tam słowo dopowiedzieć. To nie jest taka książka. To jest książka o gościu, który mówi, no mam problemy, tam wiadomo, wszyscy wiedzą, no wszyscy wiedzą, że ma problemy hazardowe, ale tam nie ma takich historii, wiecie, bo ludzie do mnie piszą na Twitterze, że a czy jest ta historia, jak wtedy to i to się zdarzyło z Hajtą. Na 99% tej historii tam nie ma, bo tu prawie nie ma takich historii mocnych. Tu jest ogólnie takie jego spostrzeżenie, że hazard jest zły, no jest zły, że tam ludzie tracą pieniądze, no tracą, że tam w tych kasynach można się zatracić, no można. I w ogóle jak to tam jest. Ale Tomek, ty naprawdę, ty musnąłeś tylko ten temat, no. Musnąłeś temat swojego zanurzenia w hazardzie. Ja spodziewałem się czegoś brutalnie szczerego, a to jest popierdółka, nie brutalna szczerość, naprawdę. Ja tą książkę czytałem w wersji elektronicznej, więc nie będę ją wymachiwał, ale okładkę możecie sobie zobaczyć na ekranie. W każdym razie można to przeczytać. Jak nie znacie Tomasza Hajty, jak nie macie jakichś oczekiwań względem tego, że to jest Tomasz Hajty i ta książka powinna wejść z walizną, to tam możecie sobie wziąć do pociągu, powiedzmy w Częstochowie, a w Warszawie już będziecie jakby po lekturze, tak, całej. Natomiast chciałem się odnieść do jednego fragmentu, bo nie będę czytał fragmentów tej książki. Szczerze mówiąc, ja już tej książki nawet dobrze nie pamiętam. Jak ją przeczytałem, powiedzmy, z 2 tygodnie temu w środę, to w czwartek już prawie nic nie pamiętałem. To tak przeleciało. Natomiast jeden fragment tak mnie zastanowił, bo często jacyś wspólni nasi znajomi pytali mnie, czy tam jest właśnie w tej książce, że tam te pieniądze tu, te tam, tu pożyczył, tam pożyczył, czy jest coś o mnie. Wiele osób pyta, czy jest coś o mnie. No, zazwyczaj odpowiadam, że nie, bo generalnie w tej książce są tylko dwie osoby, tak mi się wydaje, negatywnie opisane. Paweł Janas, a na zasadzie, że się nie znał, i Marek Koźmiński. To jest w ogóle ciekawe, bo Marek Koźmiński jest opisany jako ten, który na pewien czas przywłaszczył sobie premię reprezentacji Polski za awans do Mistrzostw Świata w Korei i Japonii, a następnie wpadł na pomysł przepuszczenia ich, tak sugeruje Tomasz Hajto, przez jakieś raje podatkowe. No i trochę to trwało, no i w końcu te pieniądze oddał. No ale jak oddał, to już tyle oni czekali, że Tomasz Hajto jest zły, że dopiero wtedy oddał. I tak sobie myślę, Tomek, jak ty byś oddawał tak pieniądze z opóźnieniem, ale oddawał, no to uszczęśliwiłbyś wiele osób. A więc może jednak weź przykład. Natomiast a propos tego oddawania pieniędzy, jest to taki totalnie absurdalny fragment. Posłuchajcie tego. Przeżyłem w kasynie mnóstwo innych dziwnych sytuacji, ale nie chcę sprawiać wrażenia, że nic innego w życiu nie robiłem, tylko uprawiałem hazard. W końcu zagrałem te 700 meczów w profesjonalnej piłce. Wielu moich kolegów, graczy, nigdy nie było w kasynie, a też nic nie mają. Czy to, że mam obecnie problemy finansowe, że męczę się od kilku lat, próbując z tego wyjść, oznacza, że jestem gorszy od innych? Przegrywałem przecież to, co sam zarobiłem, a nie cudze pieniądze. Ważny fragment. Przegrywałem przecież to, co sam zarobiłem, a nie cudze pieniądze. I dalej. Pożyczył i nie oddał, mówią. Jeśli ktoś udziela ci pożyczki, to przecież dlatego, że chciał ci jej udzielić. I w większości przypadków zamierzał na tym zarobić. Bo przecież nie oszukujmy się, to są pożyczki na procent. Najczęściej znacznie większy niż banku. Co zresztą za różnica, czy pożyczyłem pieniądze na duży procent od gościa, który wydawał mi się kolegą, czy w banku i nie spłacam pożyczki w terminie. Przecież wiadomo, że będę musiał oddać wszystko z nawiązką. Tyle, że jak się w banku spóźnisz z ratą, nie ogłaszają tego wszem i wobec. Nawet jeśli jeszcze czegoś komuś nie oddałem, to przecież nie oznacza, że już nigdy nie oddam. Oho! Nawet jeśli nie oddałem, to przecież nie oznacza, że nigdy nie oddam. Tomek,
Najpierw napisali, że przegrywałem przecież to, co sam zarobiłem, a nie cudze pieniądze. A potem cały taki akapit wielki o tym, że no tam nie oddałeś pieniędzy iluś tam osobom. No przecież to jest bez sensu. Skoro musiałeś pożyczać pieniądze, to znaczy, że tak naprawdę przegrywałeś nie swoje pieniądze, tylko pożyczone pieniądze. I wiesz, że tak było. No przecież to nie jest żadna wielka tajemnica. Więc po co piszesz, że przegrywałeś to, co sam zarobiłeś, a nie swoje pieniądze? Przecież to jest właśnie takie robienie czytelnika w balona. No jak swoje? No sam się przyznaje, że musiałeś pożyczyć. No to jak swoje przegrywałeś? I teraz jeszcze bije z tego drugiego akapitu taki żal, że ludzie się upominają, jak ci pożyczyli. Że w sumie to lepiej było z banku pożyczyć, bo bank przynajmniej by nie gadał na mieście o tobie, że pożyczyłeś. Wiesz co, to mam takie pytanie. Dlaczego nie pożyczyłeś z banku? Może iść do banku, pożycz z banku teraz pieniądze. Na przykład dzisiaj, jak oglądasz ten odcinek, to teraz zamknij komputer, znaczy daj mi dokończyć to zdanie, a potem zamknij komputer, idź do banku, pożycz z banku pieniądze, oddaj z tych pieniędzy wszystkie te pieniądze tym ludziom, którzy ewentualnie na nie czekają, i sobie spłacaj w banku i wtedy będziesz miał czystą sytuację. Nikt na mieście nie będzie mówił, że pożyczyłeś i nie oddałeś, tylko w banku będziesz miał pożyczone. No ale z dziwnego powodu tego nie robisz, więc się zastanawiam. Ty zawsze mówisz, wiesz, tak sterujesz tymi piłkarzami, idź, zagraj. To ja mówię, idź do banku, weź te pieniądze, oddaj tamtym, zrób to. Tomek, no przecież to proste. A naprawdę rozpierdala mi ten fragment. Nawet jeśli czegoś komuś nie oddałem, to przecież nie oznacza, że już nigdy nie oddam. Nie, no nie oznacza, że nigdy. No wiadomo, że kiedyś może tak. Ale gorzej, jak się pożycza na chwilę, a potem wiesz, musisz kupić książkę od jakiegoś człowieka, bo nie masz z nim kontaktu i ty z niego się dowiadujesz, że w sumie to kiedyś odda. Fajnie. No i właśnie to jest taka... To jest właśnie taki fragment tej książki, który dla mnie jest taki znaczący, bo ten fragment pokazuje, że Tomasz Hajto jeszcze nie jest na etapie takiej totalnej refleksji na swój temat. Nie jest gotowy na to, by zmierzyć się ze wszystkimi swoimi demonami i nie jest gotowy na to, by czytelnikom, bo to jest najważniejsze dla czytelnika, by czytelnikom przedstawić rzetelnie całą sytuację. A niestety, jeśli książka tego typu zawiera półprawdy, niedopowiedzenia, jakoś tam maskuje sytuację, no to jest moim zdaniem niewiele warta. Po prostu. Przepraszam cię. Powiem wam, kiedy ta książka by mi się bardzo podobała, kiedy bym ją uznał za moją wymarzoną lekturę. Gdybym był psychofanem Schalke, gdyby mnie interesowało, jak tam mecz po meczu, ten Tomek tam budował swoją pozycję w Schalke. Generalnie chcę też zaznaczyć, że tam są fajne też fragmenty, no bo Tomek na samym początku przecież no to był ambitny piłkarz, chciał dużo osiągnąć w życiu. Dużo osiągnął w życiu jako piłkarz, oczywiście, że tak. Ale też pokazany jest chłopak z marzeniami, z pasją do piłki, który w tą piłkę idzie. Zaczyna mu nadzwyczajnie ta kariera żleć po prostu i gdzieś być może się zatraca, ale... Każdy piłkarz na samym początku to są głównie marzenia, ambicja i Tomek tej ambicji miał nadmiar i tą ambicją wywalczył sobie sportowy sukces. Natomiast no ja nie jestem psychowanym Schalke i tak średnio mnie interesuje po prostu to, co tam się działo, zwłaszcza, że właśnie tu dochodzimy do pewnego ważnego momentu. Wydaje mi się, że sam Tomasz Hajto jest psychowanym Schalke i on sobie trochę uroił wielkość tego klubu. To znaczy Tomaszowi się wydaje, że Schalke to było nie wiadomo co. Mało tego, Tomasz Hajto przy współudziale pewnie wielu dziennikarzy zdołał wmówić wielu osobom, że Schalke to było nie wiadomo co. Ale słuchajcie, tu jest taki fragment. A czy piłkarze grający w dzisiejszej reprezentacji faktycznie osiągnęli dużo więcej pod względem piłkarskim? Na dziś od niego. Na dziś zawodnikami światowej klasy są Lewandowski i Szczęsny. A gdzie reszta? Na przykład taki Milik z Zielińskim. Nie porównujmy dzisiejszego Napoli z dawnym Liverpoolem, Schalke czy Leverkusen, z których wywodzili się wcześniej reprezentanci. Więc Tomasz Hajto wrzucił na jedną półkę Liverpool i Schalke. To już jest dość odważny zabieg. Natomiast... A gdzie reszta? Na przykład taki Milik z Zielińskim. Nie porównujmy dzisiejszego Napoli z dawnym Liverpoolem, Schalke czy Leverkusen. Nie porównujmy dzisiejszego Napoli z dawnym Schalke.
Powiem szczerze, zszokował mnie ten fragment. Bo oczywiście, że nie porównujmy, bo Napoli jest dużo lepszym klubem niż dawne Schalke. Tomek, chciałbym ci uzmysłowić pewną rzecz i naszym widzom uzmysłowić pewną rzecz. Schalke Gelsenkirchen. Grałeś tam 4 sezony. Oczywiście raz byliście bardzo blisko mistrzostwa kraju. Na tyle blisko, że Bayern Monachium musiał nie przegrać ostatniego meczu w sezonie. I wiecie co? Sensacja. Bayern nie przegrał ostatniego meczu w sezonie, jednak Schalke nie było mistrzem. No, okej, były dramatyczne okoliczności, bo Bayern przegrywał, no ale na sam koniec, to na kolejkę przed końcem byliście totalnie w dupie i powiedzmy sobie szczerze, to wasze mistrzostwo było bardzo daleko. Ale okej, zajęliście drugie miejsce, to jest wielki sukces. Tylko problem jest taki, że grałeś tam 4 lata. Zająłeś tam 2., 5., 7. i 7. miejsce w Bundeslidze. Raz, awansowaliście do Ligi Mistrzów. No, przepraszam, przypomnę to. Zajęliście ostatnie miejsce w grupie. Za Panathinaikosem, Arsenalem i Majorką. Nie była to grupa śmierci. Zajęliście w niej ostatnie miejsce. A z pucharu UEFA w następnych latach wyrzucały was takie kluby, jak Wisła Kraków, która zrobiła z was miazgę, po prostu was rozsmarowała, oraz Brøndby Kopenhaga. Więc musimy to sobie uzmysłowić. Historia pucharowa Schalke, Tomasza Hajty, który twierdzi, że w ogóle Napoli z Milikiem Zielińskim to gówno w porównaniu z tym Schalke, była taka, że zajęli ostatnie miejsce w grupie Ligi Mistrzów za Panathinaikosem, Arsenalem i Majorką oraz z Pucharu UEFA wyrzuceni zostali przez Wisłę Kraków i Brøndby Kopenhaga. Jak by ci to, Tomek, powiedzieć? Ani Piotr Zieliński, ani Arkadiusz Milik nie zamieniliby się z tobą na wyniki. Naprawdę, nie zamieniliby się. Mało tego, uważam, że gdyby takie wyniki notowali, to nie tylko Arkadiusz Milik nie przedłużyłby kontraktu z Schalke, ale Piotr Zieliński to w ogóle by nie spojrzał na umowę. Naprawdę. No więc Schalke to był solidny zespół. Fajny stadion, kilku niezłych piłkarzy. Przyjemnie było na pewno tam grać, nie było wstydu tam grać, ale zachowajmy proporcje. Tomek, jeśli ty pytasz o osiągnięcia dzisiejszych reprezentantów i to zestawiasz z klubowymi swoimi osiągnięciami, pytasz, czy faktycznie osiągnęli dużo więcej pod względem piłkarskim? No zgadnij, czy Grzegorz Krychowiak osiągnął dużo więcej pod względem piłkarskim, jak wygrywał Ligę Europy, czy ty, jak odpadałeś z Brøndby Kopenhaga i Wisłą Kraków? Czy Kamil Glik, jak grał w półfinale Ligi Mistrzów, to osiągnął więcej od ciebie pod względem piłkarskim? Czy ty osiągnąłeś więcej, bo zająłeś ostatnie miejsce w grupie za Panathinaikosem, Arsenalem i Majorką? To jest jakieś nieporozumienie. Nie będę już cytował tego, co ty wypisujesz o lidze włoskiej, bo umówmy się, ty nie oglądasz Ligi Włoskiej. Coś sobie kiedyś wbiłeś do głowy i będziesz to powtarzał. Słuchaj, ci ludzie, naprawdę dzisiaj grający w piłkę, klubowo osiągnęli więcej niż ty. Więcej. My się wtedy podniecaliśmy. Podniecaliśmy się też bramkami Juskowiaka dla Wolfsburga. Różnymi rzeczami się podniecaliśmy. Ale jak to zestawimy z tym, co jest teraz, no to nie, no. No po prostu nie. Jeszcze raz, gratulacje, że grałeś w tym Schalke, ale zejdźmy na ziemię. To było Schalke Gelsenkirchen. To poza jednym sensacyjnym sezonem, to był fajny bundesligowy średniak. Nie jest taki średniak jak ta książka. No, można. Można w sumie. Ale wiesz co? Jak już do tego dojrzejesz, napisz drugą. Weź Czarka Kowalskiego, usiądźcie razem, powiedz mu, ty Czarek, wiesz co? Czuję niedosyt. No. Bo powiem ci tak, będę teraz jakby jak najbardziej miły na sam koniec. Może to był taki celowy zabieg. Ewidentnie zostawiłeś sobie furtkę na drugą część. Jako, że w pierwszej nic nie ma. Dziękuję. A teraz książka Tomka Frankowskiego. I muszę powiedzieć, że ta książka podoba mi się znacznie bardziej. Podoba mi się znacznie bardziej, dlatego że uważałem, że Tomek Frankowski ma dużo nudniejsze życie od Tomasza Hajty. A tymczasem napisał ciekawszą książkę. Ta książka jest taka jak Tomek Frankowski. Przez nią tak się swobodnie płynie, z uśmiechem, takim dyskretnym, nie tak rechocząc, tylko tak
No fajnie, fajnie, fajnie. Po prostu miło się spędza popołudnie. To tak jak wyobrażam sobie właśnie popołudnie spędzone z Tomkiem Frankowskim przy winku 5 godzin. To właśnie tak przyjemnie mniej więcej można spędzić czas czytając tą książkę. Ona nie jest szokująca. W niej też nie ma historii, które zwalą was z nóg. Ale jest sporo interesujących faktów, na pewno więcej faktów na temat różnych kolegów Tomka Frankowskiego niż na temat kolegów Tomka Hajty w jego książce. Aha, Tomek, bardzo fajna była, pokazuję to przecież w komputerze, mam tu jego książkę. Fajna była ta historia o podatku kościelnym w tej książce, naprawdę. To mi się chyba najbardziej podobało ze wszystkich anegdot, ale nie będę zdradzał, niech ludzie kupią i przeczytają. Natomiast wracając do tego, to jest, jedno zastrzeżenie, to jest wywiad. Ja generalnie uważam wywiady takie w formie książkowej za dość łatwą formę. To znaczy, jak nie chce ci się trochę przysiąść nad jakąś taką strukturą książki, to wtedy piszesz wywiad i to tam idzie raz, dwa. No ale dobrze, ale to jest po prostu fajny wywiad. Jego się dobrze czyta. Piotrek Wołosik zna Tomka Frankowskiego od dziecka. Większość tej książki napisali 15 lat temu. Potem się trochę pozmieniało, nowych rzeczy doszło, więc dopisali kolejne rozdziały. Natomiast to, że napisali dużo 15 lat temu, to jest dobrze, bo pisali na świeżo, mieli dużo rzeczy w pamięci. Są tu fajne historie dla Wisły Kraków, jak funkcjonowała za czasów Cupiała, bo niektóre rzeczy mnie zaskoczyły, że były czasami takie oszczędności, bo właściciel nie wiedział, że na coś brakuje, a prezesi bali mu się powiedzieć, że zamiast kompotu zamawiano wodę, bo była złotówka tańsza, a na drużynę to już było 25 zł oszczędności, więc to mnie trochę zaskoczyło. Jest tu dużo, dużo fajnego, więc po prostu polecam. To też nie jest książka, do której będziecie wracali 100 razy. To jest po prostu kino familijne. Fajne takie. Fajne kino familijne. Kiedyś oglądałem taki serial, nie wiem czy pamiętacie, Autostrada do nieba. Oglądałem chyba zawsze w niedzielę o 12 leciał na TVP2. Bo to się właśnie nazywało kino familijne i się siadało i oglądało. No to gdyby zekranizować tą książkę, no to mniej więcej coś podobnego by wyszło. Jest dużo reprezentacji, dużo o trenerach. Interesująco napisane fragmenty o grze Tomasza Frankowskiego we Francji, o kulisach jego odejścia do Ligi Francuskiej. Więc tutaj czasu nie zmarnujecie, polecam. A na koniec zostanie mi to, ale jeszcze trochę zajmie mi przeczytanie, chociaż widzę, że momentami to trochę wygląda jak praca magisterska. Wiecie o co chodzi? Duża czcionka, dużo zdjęć, żeby trochę stron wpadło. Dobrze, Tomek, przykro mi. Nie zdobyłeś mojego uznania tą książką. Czekam na następną. Czarek, wybacz mi. Kiedyś się napijemy winka, to będziesz mógł mi jak zwykle nawrzucać z powodu tej recenzji. No i tyle. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. To było moje literackie stanowisko.